Julita Wójcik, jestem artystą. Nazywam się Jacek Niegoda, jestem artystą. Jestem Robert Drumas, zajmuję się sztuką, trochę scenografią i trochę aranżuję przestrzenie wystawiennicze. Nazywam się Witosław Czerwonka, jestem artystą i wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych. W związku z tym zajmuję się nie tylko obróbką materiałów artystycznych, ale również ludzi. Nazywam się Anna Witkowska. Zajmuję się, uprawiam sztukę, ale zajmuję się projektowaniem graficznym też. Czyli jestem artystką i zajmuję się projektowaniem graficznym. Robert Turło, robię filmy animowane. Można szerzej powiedzieć, że zajmuję się animacją filmową. Piotr Wyrzykowski, jestem artystą wizualnym. No, zajmuję się sztuką współczesną i również scenografią przy produkcjach filmowych i reklamowych. Nazywam się Maciej Wojnicki, zajmuję się muzyką, występuję solo jako Mana na Soko, gram na skrzypcach, na komputerze programuję i śpiewam swoje piosenki. A poza tym zajmuję się też programowaniem multimediów, interaktywnymi rzeczami. Oskar Zamek-Liszczyński, zajmuję się animacją, grafiką, ogólnie wszechstronną multimedią całą. Artysta to? Ja. To między innymi ja. To człowiek, który myśli. Artysta to dziwna jednostka, która próbuje zmieniać świat na skalę swoich sił i możliwości. To człowiek twórczy, który ma ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami z otoczeniem bliższym i dalszym, który jest indywidualistą, właśnie, który jest wolnomyślicielem. Artysta to jest ktoś, kto uważa, że ma coś bardzo ważnego do powiedzenia i czasami to chyba, że to jest prawda. Artysta to człowiek wolny niewątpliwie, ten, który robi to, co uważa za słuszne i to, co uważa za ważne i piękne w swoim życiu. Ten, kto nie boi się powiedzieć takich rzeczy, którymi inni ludzie się nie zgadzają. Kurczę, osoba, która zazwyczaj ma duże problemy z mówieniem o tym, co robi. Artysta to jest człowiek, który musi znaleźć coś w sobie. Kultura to? Dla mnie wszystko, nawet codzienność. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć. To, co robimy i w jaki sposób robimy. Kultura to muzeum sztuki. Kultura jest, najprościej mówiąc, zaprzeczeniem natury, tak? Jest jakimś intelektualnym wytworem cywilizacyjnym. Zbiorem różnych poglądów, ideologii, jakiejś duchowości, jakiegoś społeczeństwa też. Kultura to, tak szeroko, to jest nasz chyba wkład w to, co nas otacza i to, co jakby odróżnia, to, co zostawiamy po sobie, taki ślad, wkład, który po prostu rozszerza, nie wiem, istnienie czy człowieka, czy cywilizacji w naszym środowisku. Kultura to cała taka głupota, która nas otacza i którą się strasznie przejmujemy. To jest to, na czym nam zależy. To, co uważamy też jakby za ważne. Wiąże się to jakby niewątpliwie z tym, kim jest artysta. Jest to chyba, nie wiem, coś nie... Dla niektórych coś ważnego, dla niektórych w ogóle chyba nieważnego. Bardzo szerokie pojęcie, trudno tak powiedzieć szybko. Całe jakby spektrum rzeczy, które ludzie robią, chociaż właściwie nie muszą. A tym bardziej chyba, że nie muszą. Kultura to jest styl bycia. To, co robię, jest ważne, bo... Bo staram się robić to z zaangażowaniem i tak, żeby odbiorcy mieli w tym swój udział i czuli, że jest to ważne również dla nich. Nie wiem, czy to jest ważne. Nie mam takiego przekonania. Uważam, że to jest... Jest to ważne może dla mnie, ale niekoniecznie dla wszystkich. Bo nieraz mogę zająć tym, co robię, parę osób. To, co robię, jest ważne, bo dokonuję zmian w świadomości ludzi. Nie wiem, czy to, co robię, jest ważne. Bardzo bym chciała, żeby to, co robię, jest ważne.
i żeby było potrzebne też. Ale robię też wiele rzeczy niepotrzebnych i też się z tym dobrze czuję. No to ciekawe pytanie. To, co robię, jest dla mnie ważne, bo uważam, że umiem to robić, że robię to dobrze i że potrafię zrobić coś, co może będzie interesujące dla innych. To, co robię, ważne jest, ponieważ jest to tyle ważne, iż jest ważne dla mnie. I dostarcza mi to jakby wystarczających powodów, żeby żyć i być jakby zadowolonym z tego życia. To jest ważne dla mnie, no. Bo umożliwia innym po prostu postrzeganie inaczej świata. Film, który zrobił na mnie ostatnie duże wrażenie, to? Pogorzelisko. No też Pogorzelisko, no odpowiem tak jak Julita, bo razem byliśmy na tym filmie. Czarno-białe filmy, nieme. Tak ogólnie powiem. Wczoraj pokazywałem po 20 latach po raz pierwszy film Stana Breckhage'a moim studentom. To jest jedyny film, który naprawdę zrobił na mnie wrażenie i myślę, że długo go nie będę oglądał. Proponuję wam zajrzenie na strony, w których można znaleźć materiały Stana Breckhage'a. To jeden z najważniejszych i mocno zapomnianych artystów. Ostatnio obejrzałam Somewhere Sofii Coppoli i mimo, że moja córka uzna, że to bardzo nudny film, mi się bardzo podobał właśnie przez takie dłużyzny, przez analogowość obrazu, przez taką nudę. Ale bardzo, bardzo dobry film, uważam. Ostatnio obejrzałem film Fighter i to on zrobił na mnie duże wrażenie. Dom zły, polski film. Nie wiem, czy to film, ale na YouTubie ostatnio przeleciałem całą historię polskiego punk rocka z lat 80-tych, 70-tych. To jest niezwykle mocna rzecz. Co tam się działo wtedy? Brak filmu. Książka, która zrobiła na mnie ostatnio duże wrażenie, to? Biała gorączka, Jacek Hugo Bader. A ostatnio przeczytałem komiks Mausa Arta Spiegelmana. Wielki Gatsby Fitzgeralda. Książki rzadko robią na mnie wrażenie, natomiast pierwszą i ostatnią, która zmieniła mnie w diametralny sposób, to Podróże Gullivera Jonathana Swifta i Opowieści kosmikomiczne Italo Calvino. Te dwie książki kazały mi przyglądać się światu uważniej i dostrzegać jego różnorodność. Nie mogę powiedzieć, że mnie zainspirowała, ale którą bardzo szybko udało mi się przeczytać, to jest książka Saturn Jacka Denela. Historia Francesco Dagoya i jego syna oraz wnuka. No i chyba nie będę opowiadać całej książki. Jest gdzieś troszeczkę kiczowata, ale generalnie Goya był zawsze dla mnie interesującym twórcą i z dużym zainteresowaniem przeczytałam jego biografię tak naprawdę. Powiedzmy, że ta, którą pamiętam z ostatnio przeczytanych, to jest biografia Jacka Kaczmarskiego. Ostatnio czytam strasznie dużo instrukcji, różnych manuali, mało książek takich beletrystycznych. Krótka historia czasu Hawkinsa. A w temacie książek to głównie jestem na etapie książek dla trzylatków na ten moment. Tam niespecjalnie jest ten. Jest co rozwijać w temacie zwierzątka, pieski, te rzeczy. Niestety nie czytam książek, więc nic nie zrobiło na mnie dużego wrażenia oprócz encyklopedii. Największy wpływ wywarł na mnie? Wpływ? Studia. Ci koledzy, co są z tyłu za mną, jeden z rudą brodą, drugi z wąsami. Nie wiem, nie, to dużo ludzi wywarło na mnie wpływ, cały czas wywiera. Generalnie funkcjonowanie to jest interakcja z innymi ludźmi. Największy wpływ wywarł na mnie, nie wiem kto. W moim wieku właściwie trudno powoływać się na wpływy, które płynęły z zewnątrz. Wszystko miało na mnie wpływ. Niewątpliwie duży wpływ wywarła na mnie przyjaźń z Józefem Rybakowskim, znajomość z Janem Świdzińskim, fascynacja sztuką
konceptualną Sollewit, ale tak naprawdę wpływa na mnie w dużo większym stopniu to wszystko, co dzieje się wokół mnie. Staram się zachować świeżość spojrzenia. Mam kilku ulubionych artystów. Jednym z nich jest Douglas Gordon, innym Martin Creed. Z polskich artystów lubię bardzo Cezarego Bodzianowskiego. Zawodowo, dobrze? Największy wpływ wywarł na mnie. To miałem lat 18 albo 17, czyli byłem mniej więcej w waszym wieku i to jest taki moment, kiedy rzeczywiście pewne rzeczy wywierają duży wpływ. I ja zobaczyłem wtedy pierwszy raz filmy Aleksandra Sroczyńskiego i Piotra Dumały. I dzięki tym filmom i zachwytu tymi filmami i animacją zająłem się tym, czym się dzisiaj zajmuję. Chyba najtrudniejsze pytanie, no. Mikołaj. Weźmy do pytania o filmach. Ostatnio powiedzmy, że mega ekspresyjna muzyka z lat 80. Brak sztuki. W ciągu tego roku chciałabym. Och, do września mam bardzo duże, gęste plany. Chciałabym je wszystkie zrealizować. Lublin, Katowice, nowe działania, Sopot, przygotowania do Brukseli. No i potem chciałabym już we wrześniu wiedzieć, co będę robić zimą. Dalej muszę się zajmować sztuką. Zrobić parę swoich realizacji. Uporządkować swoje problemy egzystencjalne tak naprawdę. Nie sądzę, żeby należało cokolwiek w sztuce planować. Chciałabym pojechać na koniec roku do Meksyku i chciałabym mieć wakacje. W ciągu tego roku chciałbym, powiedzmy, rozpocząć produkcję, realizację swojego filmu animowanego innego niż dla dzieci, bo ja ostatnio robię filmy dla dzieci, a teraz mam taki projekt autorski, powiedzmy, takiej bajki, owszem, ale filozoficznej. Chciałbym dokończyć dużo projektów, które zacząłem. Ja chciałbym, żeby było wszystko tak, jak się układa. Dobrze szło. Stanąć na nogi. Zmienić się jeszcze bardziej. Za 5 lat chciałabym. Robić to samo. Pracować dużo. To samo też. Zajmować się sztuką, kulturą. Mieć siłę na to. Żyć. Chciałbym być zdrowa. Chciałbym jeszcze robić filmy za 5 lat. Pewnie chętnie bym był gdzie indziej. Nie w Gdańsku i nie w Polsce. Mieć jeszcze ochotę robić to, co robię w tym momencie. Zmienić się jeszcze bardziej niż w tym roku. Za 5 lat chciałbym być równie sprawny lub niesprawny jak dzisiaj. I chciałbym mieć przyjemność spotkania się z wami w nowych okolicznościach. To mogło być dla mnie ciekawe, a dla was również. Dziękuję za udzielenie na rozmowie.